Ta niezwykłego kompozytora, którego wszyscy znają na świecie całym. Urodził się w Magdeburgu 14 marca 1681 roku. W Hamburgu zmarł 25 czerwca 1767 roku. Związany z historią tego miasta, był muzycznym dyrektorem w 5 kościołach. Urodził się 14 marca w 1745 roku. W 5 kościołach było rekwiem ku czci cesarza niezwykłego, 50. cesarza, króla Niemiec, który był wnukiem króla Jana III Sobieskiego, koronowany przez swojego brata w tysiąclecie synodu we Frankfurcie nad Menem, w tysiąclecie urodzin Karola Wielkiego, który założył pierwszy kościół tutaj w Hamburgu. W tym miejscu stał do 1841 roku Johanneum Kloster, założony przez braci Schauenburgów Adolfa IV, pradziadka polskiej królowej i jego brata, biskupa Brunona. Tutaj działał od 1721 roku do 1767 roku kompozytor Georg Philipp Telemann, pochowany na klasztornym cmentarzu 29 czerwca 1767 roku. W 46 lat był kantorem Johannemu, muzycznym dyrektorem 5 głównych kościołów w Hamburgu, dyrektorem opery, pierwszym organistą hamburskich koncertów. Od niego były inspirowane, przez niego właśnie życie muzyczne tego miasta było w rozkwicie. Przez niego Hamburg został największą muzyczną metropolią 1681 roku, 1981 roku.